Cześć, dzień dobry, witam w nowym tygodniu, poniedziałek, 13 dzień lutego. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zacznijmy sobie od wykresu euro-USD. Tutaj interwał akurat 15-minutowy, natomiast myślę, że warto sobie rozszerzyć ten schemat z uwagi na to, że rozpoczynamy nowy tydzień, też nowe perspektywy. Mamy długi czas na realizację pewnych układów. Teraz tak. Patrząc po tym, co się dzieje tutaj od sesji tak naprawdę czwartkowej, od początku lutego, czyli mamy od tego jeden pełny tydzień i te pojedyncze dni. Zobaczmy jeszcze z 4 godzinówki. To jest jakby część szerokiej korekty obecnie, jak sobie z takiej perspektywy zobaczymy. Możemy się odnieść tutaj nawet do tego mierzenia z 6 stycznia, od tego dołka tak naprawdę z 6 stycznia. Rozkładamy siatkę i widzimy, że tak, po kolei 38,2 wybite bez żadnej reakcji, 50 wybita bez żadnej reakcji, na pułapie 6,18 jakaś drobna reakcja się pojawiła, pojawiło się też odreagowanie. I teraz tak, w pewnym sensie w tym szerokim schemacie możemy gdzieś upatrywać układu harmonicznego w związku z tym odbiciem na 61,8. Dosyć wąska, dosyć taka krótka, dynamiczna fala BC, jakby to nie jest to na pewno tutaj problemem. I docelowe strefy związane z głębokimi współczynnikami, czyli 78,6 oraz 88,6, będą to odpowiednio poziomy popytowe 10600 oraz 10550. Także tutaj na ETK-u celujemy właśnie w te dwie strefy wsparcia. Zobaczcie dalej, idziemy dalej. GBP USD, interwał jednogodzinowy tutaj na początek. Żeby złapać taki szerszy pogląd, ja bym to mierzenie tutaj rozciągnął aż na ten cały swing wzrostowy. To jest od 7 lutego do 9 lutego, czyli taka trzysesyjna fala wzrostowa. Obecnie nadal gdzieś w okolicy 61,8 nam się cena porusza, więc warto jeszcze byłoby do tej strefy się odnieść. To jest ta bariera, na której obecnie znajduje się kurs 1,2048, 1,2050, lekko to uśredniając. No i zobaczymy, jak skończy się próba utrzymania tej strefy. Cały czas rejony, jakie są testowane na kablu, czyli właśnie to co obecnie obserwujemy, to co obecnie widzimy tutaj w godzinach wczesno przedpołudniowych jeszcze, tak? Mamy po otwarciu rynków kasowych w Europie, dziewiąta z hakiem tutaj u mnie w momencie nagrywania. No i cały czas te poziomy, które obserwujemy, są całkiem atrakcyjne do ewentualnie zajmowania pozycji długich na kablu, także warto to mieć nadal na uwadze. Idąc dalej, USD JPY, tutaj pewne schematy, jakie mieliśmy, nam się rozjeżdżają, bo ruch spadkowy nie był kontynuowany, 61,8 wybronione i tutaj kierunek został zmieniony na wzrostowy. Zobaczcie taki układ z interwału 30-minutowego. Tutaj będziemy pewnie atakowali tutaj te głębokie mierzenia. Nawet i 886. Po drodze patrząc, 50 jest drobna reakcja na 50, która pozwala nam tutaj ubrać ten układ, ten scenariusz właśnie w strukturę X, A, B, C, D, fala B, C i potencjalna fala C, D i potencjalny punkt D. W tym przypadku wyznaczamy sobie na wysokości współczynnika 88,6 FIBO po cenie 132,55, także liczymy na kontynuację tych wzrostów, które też mocno uderzyły po godzinie 9 i osiągnięcie tej bariery cenowej 132,55, do której nam brakuje tak naprawdę zaledwie 15 pipsów, więc jest to układ jak najbardziej do obserwacji na teraz. Idąc dalej, rynek złota. Na złocie trochę nam te notowania konsolidują. Wcześniej mieliśmy ten ruch konsolidacyjny związany tutaj z tym delikatnym, powiedzmy, takim kanałem wzrostowym, powiedzmy tak, lekko nachylonym ku górze, natomiast ta skala zmienności była bardzo, bardzo mała. Teraz po tym dosyć dużym ruchu spadkowym na sesji czwartkowej przede wszystkim możemy sobie to w jakiś sposób pomierzyć i w tym bardziej lokalnym środowisku na złocie coś wyznaczyć. Te przestrzenie są dosyć wąskie, ale tak naprawdę skala zmienności w ostatnich
dniach też jest bardzo wąska, więc i tak może nam to zająć sporo czasu, zanim zaksięgowane zostaną te układy, bo interwał zaledwie M15 i obecnie mierzenie 50%, 1871 dolarów za uncję, do tej strefy możemy się odnieść. Ewentualnie retest tego poziomu i próba zajęcia pozycji krótkiej lub przy wybiciu górą otwierają nam się jakby perspektywy, scenariusze do kolejnych mierzeń, przede wszystkim do tych mierzeń głębokich, czyli 786 i 886 na wysokości 1882 oraz 1886. To są nasze dwa poziomy docelowe na złocie, jeżeli scenariusz wzrostowy będzie realizowany, natomiast na pewno potrzebujemy zdecydowanego wzrostu zmienności tutaj.